Mamy tutaj żółty prostokąt. I ktoś rozpoczął zapełnianie go zielonymi kwadratami? Moje pytanie do Was brzmi tak. Ile zielonych kwadratów zmieści się w tym żółtym prostokącie? Przy założeniu, że nie nakładamy kwadratów na siebie, tylko układamy je jeden obok drugiego. No to zobaczmy. Mamy już 1, 2, 3, cztery zielone kwadraty. Dodajmy więcej. Tutaj możemy dołożyć jeszcze jeden. I tu się zmieści kolejny, czyli razem mamy 1 2 3 4 5 6 zielonych kwadratów, które mieszczą się w tym żółtym prostokącie. Teraz przyjrzyjmy się temu większemu, też żółtemu kwadratowi. Mamy tu podobną sytuację. Jego wnętrze wypełnia już parę kwadratów i pytanie, tak samo jak poprzednio, iloma w sumie kwadratami da się wnętrze żółtego kwadratu wypełnić. No to zacznijmy wypełnianie. W tej czarnej powierzchni wrzucamy kolejne kwadraty tej samej wielkości. Muszą być takie same. Najpierw je wszystkie narysujemy, a potem policzymy. Tutaj jeszcze jeden i możemy je teraz policzyć. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tych mniejszych kwadratów mieści się wewnątrz tego dużego żółtego kwadratu.